Spróbuj wyobrazić sobie swój ulubiony owoc. Dla mnie niech to będzie na przykład truskawka. Co prawda nie mam jej tutaj przed sobą, ale gdyby była, to mógłbym na nią popatrzeć, mógłbym jej dotknąć, powąchać, no i w końcu zjeść. I dopiero wtedy mógłbym powiedzieć, tak, to jest naprawdę dobra truskawka. Ale może dziwić się trochę to porównanie, ten przykład, który daję na początku, skoro mamy mówić o procesie formacji. Ale spokojnie, za chwilę wszystko, mam nadzieję, że się wyjaśni. Trochę podobnie jak z tą truskawką jest z procesem formacyjnym, jaki mamy w seminariach. Podobnie jak na truskawkę możemy patrzeć, możemy jej dotykać, wąchać, jeść, czyli mamy kilka elementów, tak samo podobnie kilka elementów jest w procesie formacji seminaryjnej. I każdy z nich musi zaistnieć, żeby można było powiedzieć, że dany człowiek przechodzi formację, że dąży do kapłaństwa. I dokumenty Kościoła wskazują na cztery takie wymiary tego wzrostu, tej formacji. Jest to wymiar ludzki, duszpasterski, duchowy i intelektualny. Każdy z nich rzeczywiście musi zaistnieć, bo ciężko sobie wyobrazić księdza, który nie potrafi odnaleźć się wśród ludzi, który nie wie, jak zająć się grupami duszpasterskimi, który się nie modli, czy który ma wiedzę jak dziecko z pierwszej klasy szkoły podstawowej. Każdy z tych elementów rzeczywiście musi zaistnieć. Wiadomo, że nie u każdego będzie wszystko na maksimum, ale każdy z tych elementów musi być obecny w życiu człowieka, który zostaje księdzem. Spróbujmy więc dziś i w kolejnych odcinkach trochę popatrzeć na te różne wymiary formacji. Dziś zajmiemy się tym, wydaje się, że najbardziej podstawowym, czyli wymiarem ludzkim. Bo tak jak chcielibyśmy zbudować dom, to nie zaczniemy od dachu, ale pierwsze co zrobimy, to będą fundamenty. Dobrze położone fundamenty będą gwarantowały to, że dom będzie mógł przetrwać. Takim fundamentem właśnie jest formacja ludzka. Bo żeby być dobrym księdzem, to najpierw trzeba być człowiekiem. Po prostu. Ale to też nie jest takie oczywiste. To nie jest oczywiste być człowiekiem, bo cóż to znaczy? Człowiek także składa się z wielu elementów. Mamy ciało, mamy duszę, mamy psychikę, moralność, poczucie piękna i w końcu coś, co nas dzisiaj będzie szczególnie interesować, czyli bycie istotą społeczną. Życie obok drugiego człowieka, życie w społeczeństwie. Jest to, wydaje mi się, że bardzo ważne, szczególnie dzisiaj, w XXI wieku, kiedy ludzie młodzi niejako zostali amputowani z tej zdolności życia w społeczeństwie. Pamiętam kilka lat temu w Zakopanem w jednej z kawiarni taki obraz, który bardzo mnie zszokował, jednocześnie przeraził. Przy stoliku obok usiadła grupka 2-3-osobowa młodych ludzi, którzy w zasadzie ze sobą nie rozmawiali, cały czas byli wpatrzeni w swoje telefony. I tak, kiedy nastawiłem trochę ucha, może mało kulturalnie, to wywnioskowałem, że oni zamiast ze sobą rozmawiać, mówić do siebie, to oni ze sobą piszą. Zupełnie dzisiaj młody człowiek zatracił zdolność takiego bycia w relacji rzeczywistej obok drugiego człowieka. I tego kandydat do kapłaństwa, który przychodzi do seminarium, musi się uczyć. U nas w seminarium przez pierwsze 2 lata nie mamy dostępu do własnych telefonów i komputerów. Jest to czasami trudne, kłopotliwe, ale myślę, że jest to bardzo dobre, bo to sprawia, że niejako jesteśmy wtedy skazani na drugiego człowieka. Nie mamy tego miejsca, tej przestrzeni, którą możemy uciekać. Obok mnie jest tylko ten człowiek, tylko do niego mogę się odezwać, tylko do niego mogę się zwrócić. Więc to jest ten wymiar, wymiar społeczny. Ale w tym wymiarze społecznym jeszcze jedna relacja jest bardzo, mi się wydaje, ważna dla seminarzysty. Jest to relacja z kobietą, bo kleryk, który, jak Pan Bóg pozwoli, zostanie księdzem, będzie celibatariuszem, a więc zrezygnuje z takiego, powiedzmy, normalnego życia, jakie ma większość mężczyzn, życia z kobietą, bliskiego życia z kobietą, no ale z drugiej strony
każdy klerk ciągle pozostaje mężczyzną. I wraz ze święceniami kwestie pożądliwości, kwestie pragnienia bycia jakoś blisko kobiety, one nie odchodzą. Trzeba nad nimi panować. Dlatego bardzo ważne jest to, aby w czasie formacji seminaryjnej właściwie ustawić te relacje kleryk-kobieta. No bo tak naprawdę nie da się przed kobietami uciec. Jeżeli popatrzymy na nasze parafie, na nasze kościoły, to kobiety stanowią większość tych osób, które widzimy. Może nie na niedzielnej Eucharystii, bo wtedy jakoś tak wszyscy z tradycji też chodzą, więc widać, że jest więcej mężczyzn. Ale kiedy popatrzymy na grupy parafialne, na mszę świętą tak zwaną na tygodniu, no to zobaczymy, że rzeczywiście przeważają kobiety. Jak to jeden z księży, którego znam, powiedział dość żartobliwie, mamy w Polsce kościół żeńsko-katolicki. No i rzeczywiście coś w tym jest. I w takim kościele też trzeba się odnaleźć. Przede wszystkim w takim kościele trzeba się odnaleźć, jaki mamy dziś. Młody człowiek, który przygotowuje się w seminarium, musi dojść do takiego poziomu, aby z jednej strony potrafić w stosunku do kobiety zachować pewien dystans, a z drugiej pokazać jej, że może do niego przyjść, że może przyjść do niego ze swoimi problemami, że on będzie w stanie ją wysłuchać. I jeszcze może jedna kwestia, właśnie już trochę zasygnalizowana w kwestii tych relacji społecznych. Kwestia mediów wirtualnych, świata wirtualnego, mediów społecznościowych. Nie można rzeczywiście ich jakoś odrzucać i najnowsze dokumenty mówiące o formacji rzeczywiście wskazują na wielką rolę, jaką odgrywają te środki społecznego przekazu. Trzeba po prostu uczyć się ich odpowiednio korzystać i to też ma, w tym też ma pomóc formacja seminaryjna. Bo te środki, jak wiemy, mogą człowieka doprowadzić na dno, ale z drugiej strony są bardzo potężnym narzędziem ewangelizacyjnym, które trzeba wykorzystywać. Mam świadomość, że tylko bardzo nieznacznie podjąłem temat formacji ludzkiej. W zasadzie skupiłem się tylko na tym wymiarze społecznym, nie dotykając psychiki, nie dotykając kwestii ciała, czyli szeroko pojętego zdrowia. Ale wydaje mi się, że na dzisiejsze czasy, w XXI wieku, ta kwestia życia społecznego jest tą kwestią chyba najważniejszą. Tą, którą trzeba najbardziej dopracowywać u młodych ludzi. Mówię także to o sobie. Ale zawsze, jeżeli mamy jakieś zadanie, to warto szukać sobie dobrych wzorców, autorytetów. I myślę, że najlepszym autorytetem będzie Chrystus. Bo kiedy popatrzymy na Jego życie, to przychodziły do Niego tłumy. Oczywiście przychodziły pewnie też dlatego, że działał wielkie cuda. Ale przede wszystkim myślę, że przyciągał taką swoją bardzo nieskażoną ludzkim sposobem bycia. Tym, że po prostu był dla ludzi człowiekiem. Pokazywał Boga, który jest, Boga, który kocha.